Witam. Chciałem tu wyjaśnić pewną rzecz. Dlaczego nie zawsze odpowiadam na komentarze? Staram się odpowiadać na wszystkie, ale jak sobie ktoś, kto umieszcza filmy, to pewnie problem zna. Gdy wybiorę zakładki komentarze, ustawię sobie filtr bez mojej odpowiedzi. No akurat nie mamy tutaj żadnego komentarza bez mojej odpowiedzi, ale jeżeli ktoś umieści komentarz pod filmem, pojawi się tu, ja na niego odpowiem. I dalej zaczynają się schody. Otóż jeżeli na ten komentarz mój ktoś odpowie, to ja już go tu nie zobaczę. I filtry, które tu są dostępne, sprawdziłem wszystkie możliwe kombinacje i niestety nie ma czegoś takiego, żeby mi filtrowało na te ogólnie wszystkie komentarze, na które nie odpowiedziałem. Dlatego jeżeli nie odpowiadam, to proszę wysyłać maila albo umieścić komentarz nie pod moim komentarzem, pod odpowiedzią na komentarz, tylko jako nowy komentarz. Wtedy będę to widział. Naturalnie ktoś powie, że przecież tu mam powiadomienia. Owszem, ale jak wyświetlę te powiadomienia i na nie odpowiem, a na przykład mam je czasami 10-20, bo się zbiorą z kilku dni, no i z odpowiedzi na moje komentarze pod innymi filmami, pod innymi kanałami, to już kolejny raz ich tu nie zobaczę. No i jest to problematyczne, jest to dla mnie niedoruba samego YouTube'a. Na forach działa to zdecydowanie lepiej. Tam mam maila za każdym razem, kiedy, oczywiście zależy od ustawień, a maila albo na samym forum mogę sobie zobaczyć, na które jakieś odpowiedzi, do moich odpowiedzi nie odpowiedziałem. Tak to obrazowo staram się ująć. To tyle. No. Jeśli więc nie odpowiadam, to miejcie to na uwadze. Inna sprawa z kasowaniem niektórych wypowiedzi. Bywają wypowiedzi, które za diabła nie można zinterpretować w żaden sposób. Nie wiadomo, czy to jest stwierdzenie, czy pytanie. Albo no takie, powiedzmy, no głupie, w stylu, o, fajny film. I co ja mam odpowiedzieć? No staram się jakoś odpowiedzieć, bo jeżeli tego nie zrobię, to mi zaśmieca tu listę tych nieudzielonych odpowiedzi. Wtedy nie widzę nowych, tylko mam długą listę, na które nie odpowiedziałem. Jeżeli już naprawdę nie mam pomysłu, jak odpowiedzieć, no to czasami kasuję taką wypowiedź, albo jest to tylko rączka w górę, czy tam jakaś buźka uśmiechnięta. No, co ja mam na tą buźkę odpowiedzieć? A ona mi po prostu zaśmieca, utrudnia później odpowiedzi na różne filmy, na kolejne odpowiedzi. Bo wyobraźcie sobie, że tu mam 20 buziek jakichś tam uśmiechniętych czy nieuśmiechniętych, czy jakichś rączek tam w górę, plusów. I wtedy ktoś rzeczową da odpowiedź, a ja ją po prostu przegapię. I staram się po prostu trzymać porządek, żeby nie było komentarzy, na które nie odpowiedziałem. Dlatego może się zdarzyć, że na jakieś krótkie, no i też na jakieś głupie, obraźliwe usuwam. Jeżeli natomiast jakieś głupoty czy obraźliwe tematy powtarzają się i zauważę nick, który się często powtarza, to z czasem go po prostu blokuje. Także to, że
nie komentuję głupot i powiedzmy nie reaguję, to nie oznacza, że ktoś nie zostanie zablokowany. A później są żale, że nie pozwalam się komuś wypowiedzieć. Jak to nie pozwalam? Przecież każdy, kto zostawia komentarz, ma możliwość umieszczenia swojego filmu i tam napisania, co o mnie myśli. Także ja nie mam możliwości, żeby zablokować komuś kanał, żeby nie mógł pisać. No chyba, że złamie prawo, wtedy YouTube to zrobi, jeśli to zgłoszę lub ktoś inny zgłosi taki fakt. To tylko takie krótkie, powiedziałbym, komunikaty. Do usłyszenia.